Jezus! Co zrobiłeś? Ja i to jest najlepszy Black Ekipa! Dobra, jeszcze challenge mój, odpalenie bety. Tak, nakręcisz mnie? Tomek, nakręcisz mnie? Tak. No to za chwilę. Jezus! Co zrobiłeś? Ja nic! No jak nic? Chciałeś urwać ogon w mojej becie? Nie, no musiałeś coś zrobić. Nie, co, sama spadła? No to nie wiem, no to może... Duchy? Do odpalenia jest skuter, bo idzie na sprzedaż. I słuchajcie, muszę odpalić betę. Kto stawia? Za którym razem odpalę betę triala? Szósty. Piąty. Tak? Nie, czekaj. Piąty, dobra. Piąty, Tomek szósty. Dobra. Ale jak będzie dziesiąty? Jak będzie dziesiąty, to ja stawiam wyjazd na Godziębę. To będzie słabo. A na Godziębę jedziemy? Nie. Jutro będziemy jeździć tu po naszych górcach. Ale na Godziębę mówisz. Ale to w przyszłości. Wyjazd w przyszłości. Challenge, odpalenie Toriala. Czy uda mi się do trzech prób? A mówię wam, że ciężko Toriala kopnąć. Trzeba techniki. A czy ja już się nauczyłem, to zaraz zobaczycie. Co szukasz, Tomek? O kurde, skutero! To specjalny odcinek nagramy z nim, co? Słuchaj, Tomek, no. A prośbę mam. Jakbyś go postawił, to weźmiesz kamerę, bo chciałem, żebyś nagrał mój challenge trial. Dobra. Możesz się brechtać. 10. Co 10? Ja obstawiam 6, ale nie odpali za 6. Dobra. Delikatny challenge. Kuba, ja obstawiaj źle? Ty 5 obstawiałeś, nie? Ja obstawiałem 10, a Blekuś nam zrobi wiochę i za 10 razem nie odpali. Ja tak czuję. Idzie, ja już widzę. Widzę. Ja już widzę strach w jego oczach. Czyli łojeny, ile tych sprzętów tutaj teraz mamy? W trawie go trzeba. Słuchajcie. Moja beta, trial. Wejdzie beta. Sanko. Będzie dobrze, Tomek? Tylko żeby lipy nie było, bo tam klient miał dzisiaj się odzywać, nie? O. No właśnie, sprzedajemy triala. Dobra. Tomek, trzymaj kciuki, czy będziesz nie trzymał kciuki? Pewnie, że nie. To ile ci mówię? Nie, to nie, ja sobie ustawiam dopiero. O, szóstka. Czekaj, chłop. Dobra, no. Jaki zadowolony. Dzięki, jak głupi baterii. Bo to trzeba techniki do sprzętu. Ale ty. Już nikt nie powie, że nie umie odpalać skopy. Ile to stało? 2 miesiące. Ale ty. Ja wygrałem. Ty no odpalił? Ja już wiem. Ja już wiem, czemu tak wyszło, że odpalił za pierwszym razem. Bo my zawsze pierwsi przyjeżdżamy. A dzisiaj kto był pierwszy? On na pewno go odpalał w 5 razy. I dlatego tak wyszło, że od strzała odpalił. Może ty challenge, może ty chcesz go odpalić. Nie? Ja chcę! Ja wam mówię. Ja wam mówię. On był, odpalił go w 5 razy i dlatego taki challenge wyszedł. Bo tak by nie odpalił w życiu. No. Beta Evo. Zobacz, jak paliwo sobie ciągnie. Nie ciągnie, bo nie ma paliwa. Się skończyło. Mieszankę trzeba dorobić. Kuby można pożyczyć. Nie. Nie pożyczysz? Pożycz, Kuba. Pożycz pół litra. Nie. Nie, bo dziwo.
Pożycz pół litra. No bądź człowiek. Nie. Swoim nie pożyczysz. A jaki czyściutki filtr paliwa widziałeś? No to to się umówmy tak. Nie? Jak ci pożyczę. Ale trochę, litr. No dobra. Dobra. Litr tylko. Kijanki. Kijanki. Mocne kijanki. I patrz, nic nie jest żone i nie ma paliwa. A kiedy było zalewane? O. O. W tym roku nie pamiętam. Nie, w tym roku nie. Nie, nalałem. Jakoś chyba... Nie, w grudniu. To nie, w tym roku nie. Co Tomek, wezmę kamerkę? A ty byś mi użyczył litr paliwa? Nie! Gdzie nas? To Kuba, a nie. Kuba, użyczasz mi? No, zastanów się. No jak, ekipie nie pożyczysz? Bez zastanowienia trzeba dawać. No i ciekawe, czy odpalę po zalaniu nowego paliwa. Czy ty masz dobre paliwo? Oczywiście, że tak! Że ale dobre. Albo do niego ten! Większe trzeba dolać. Ale wiesz co, powiem ci, że żal mi go tak sprzedawać, wiesz. Ale no nie ma kiedy tym jeździć, no. Ktoś się nacieszy to. No. A tu już dziadek ma. A jak myślicie, poradziłbym sobie na tych górkach, Tomek, tym? Tak. No powiem szczerze, że nie wiem, kurde. Ciężko by było, nie? Ale Kuba, te górki są ciężkie, wiesz. Czekaj. Już starczy. Przecież nic jeszcze nie wlane jest. O dobra. A, no i teraz to mam... No to 3 litry mi pożyczyłeś teraz chyba. To... Zobaczymy czy teraz, jak zabrakło paliwa i czy odpali. Nie, teraz nie odpali. Do wężyków poszło. Czy stanie trzeba znowu. Spróbujemy. Ja mówię, że nie odpali. Słuchaj, zawsze musisz sobie znaleźć to miejsce. Widzisz? O. Pierwszy. Ale nie, tu nie ma, to się nie liczy. A ja i tak teraz mówię. Nie, teraz nie odpali, bo Kuba nie miał paliwa. To sanie dam. Może potrzebuje sania. Tomek, teraz ty odpalisz go. Nie, bo sobie nogę rozwalam. Nie. Chyba. No coś czuję, że mi odpal. Uwaga, uwaga. Dobrze, poczekaj sobie tak, ładnie złap. I z gazem, nie? Poczekaj. Do góry, kopka do góry, delikatnie, teraz na dół. Tak, dobra, trzymasz? Nie, dobrze. Tak, dobra, teraz. I mocne uderzenie. Mocno. Ja już nie chcę. Odbiła? Oła! No bo nie, ja mówiłem, nie znalazłeś tego punktu. Ja już nie chcę. To daj, jazdę, odpalę. Mocno boli. Trial musi chodzić, no. Mocno boli. To nie mów, że mi go zalałeś. Nie, no, dwa razy było tylko. Zalałeś. No gdzie? No. Nie. No zalałeś. To przypadkiem. Nie lubi cię, nie lubi. Mnie kopnęła, bo ona mnie nie lubi. Nie lubić. Nie, pokopała mnie. Pokopała cię. Ja ją lekko kopnęłem, ona mnie mocno kopnęła. Oddała mi. Musisz, jak chcesz go odpalić, nie?
musisz sobie to miejsce znaleźć, żeby zeszło na dół, do góry, musi ci zejść o jeden taki ruch. Do góry, zaprzeć się mocno i ba! I oto. Zgadzam. Zdolny jestem do tego triala. Wiesz? Uwielbiam to. A może go nie sprzedamy? Co? Ale pięknie chodzi, ale wiesz co odkryłem? Słuchajcie, że on ma tutaj zmiany map. No zmiany map są. Mocna i słaba. Nie wiem na jakiej mapie ja jeździłem. Wiesz? Jak na przypala albo wcale, to na mocnej na pewno. Myślisz, że to mocna była? Mogło być. No dobra, no to chowam ją. Jestem bardzo zadowolony z tej beciny. Ktoś jak... No sprzedaję, no, ale z wielkim żalem i nie będę dużo opuszczał. Bo to ma swoją wartość, nie? Tomek. Szkoda, że nie jest zarejestrowana. Wiesz, jakbym popylał po mieście tym? Ja sobie kiedyś w przyszłości kupię, ale mniejszą pojemność, nie czysta. 200, może nawet 150 jakąś, ale zarejestrowaną. Żeby po mieście pomykać na kole, nie? No i po chodnikach. No to jest jak rower, pedały dorobimy i będzie jak rower i będę mógł wszędzie wjeżdżać. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem.